Witam wszystkich w kolejnym vlogu. Dzisiaj takie oprowadzanie po gospodarstwie wujka, a także, tak jak wspominałem w moim oprowadzaniu po gospodarstwie, to zaprezentuję Wam tego bizona. Bizona 5040, wersję eksportową do Danii, a także sieczkarnię Z350x3. Ale czy to jest wersja jakaś eksportowa, czy nie? Nie wiem, nie powiem. Chociaż chciałbym wiedzieć, ale no jakoś na internecie dużo ogółem nie spotkałem się o tych sieczkarniach, nie wiem, dużo nie jest napisane, musiałbym szperać, szukać, może byście coś znalazło, ale przejdźmy do bizona. Wiadomo, trochę tu jest taki burdel, że tak powiem, ale to normalnie jak w gospodarstwie, wszędzie jest ciasnota, budynki są tak i tak wszystko jest na siebie rzucone, żeby tutaj się jak najwięcej maszyn pomieściło. No i sami wiecie, jak to jest. Zresztą, kto ma gospodarkę, ten wie, że jak jest tak wszystko poustawiane, tak potem to tak wybudowane, to miejsca nie ma w ogóle. A zwłaszcza jak się nie ma garaży i ten, to tym bardziej. Wszystko się pcha tak, żeby ino było, choć nie stało na polu. Dobra, bizon tutaj jest tabliczka, mówię. Tu jest symbol wyrobu, czyli 5040. Ciężar netto 6600, rok budowy jest to 1973, numer maszyny jest to 2372 maszyna oraz cena detaliczna 460 tysięcy oraz headera, ja nie wiem, tu jest, nie jestem w stanie powiedzieć, ale to jest tak, chyba rocznik tu jest 72. Header o rok wcześniej wyprodukowany niż kombajn. Ale tutaj dokładnie nie wiem, czy to jest wyprodukowano ich, to jest, znaczy został wyprodukowany jako 1541 czy 980. Nie jestem w stanie powiedzieć. No i mówię, przyjechałem, robimy się na kiszonkę, no i zaprezentuję Wam go tak. Dużo też tu nie idzie pokazać, prędzej na pewno na polu, ale co mogę, to Wam wyjdę, tu pokażę. Oczywiście on już jest malowany z tego, co widzę, bo miał ładne naklejki. Tak on tutaj wygląda, silnik. No, tutaj zbiornik, no już widać. No, zbiornik jest dość duży. Tutaj już widać zapiankowane. Wejdę sobie od tamtej strony, pokażę. No jak wiadomo, bizon był u nas jako pierwszy zakupiony. Pochodził u nas trochę, no i sprzedaliśmy go wujkowi. No i wujek sobie go wziął. A my sobie kupiliśmy innego. Tutaj widać było ładnie bizon. Tu tak samo bizon ładnie. Było wszystko pomalowane, aż do tej pory się trzyma jeszcze pod tym farba. No ale są już naklejki, już wymalowane, no wiadomo. Jak ktoś pewnie nie dbał, no to tak jest. O kurde. No i tak on tutaj wygląda wszystko. Ogucik, deseczka. Ładnie byłoby, jak go wujek wyprowadził, ale o, gałeczka, która jeszcze mój brat wziął i zamontował, bo nie było taką ładną. Co tu ma zegar? No bizon jak bizon, nie wiem, czy jest jakaś różnica pomiędzy wersjami normalnymi, czy to jest dokładnie wersja taka eksportowana, ale z tego co widać, no 5040 jest, ale czy może tabliczki były przebijane, czy cholera wie, no sami wiecie, jak to jest, teraz minęło już kilka lat. I ja Wam też nie mogę wszystko tak dobrze powiedzieć. No mimo tego, no wersja eksportowana, to powinien mieć tam jakieś duperelki, wszystko coś innego, cokolwiek. No chyba, że akurat to nie jest wersja eksportowa. Ale raczej tu nie było nic kombinowane, no i no jest raczej wersja eksportowana. No i tak on się prezentuje.
Może jest coś innego niż w wersjach krajowych. Albo nie. No nie jestem w stanie powiedzieć, no, czy są jakieś różnice, czy nie. Ciężko mi to określić. No i tutaj mamy sieczkarnię. Wam powiem, z którego roku. Sobie przejdę, bo tutaj widać jasno. O kurczę, telefon mi się włączył, ale... To jest sieczkarnia z 1989 roku. Numer maszyny, jeśli się nie mylę, to jest 1336. Maszyna. Chyba tu jest waga 6200 oraz chyba cena. Cena to jest chyba 11 840 000. Tutaj jest silnik Jelcza, 180 koni. No ładny silniczek. Powiem krótko. Kosiliśmy u nas bynajmniej, bo tu jest header akurat do traw, do takiej lucerni. No lucernię my kosiliśmy, wujek przyjeżdżał, kosił, no ale jednak zrezygnowaliśmy. No bo, jak to się mówi, już nie było to opłacalne zbytnio. Tak ona się tu prezentuje. W środku. Inaczej chyba coś tu powinno być widać. Sieczkarnia jak to sieczkarnia. Ładniutka. Idziemy dalej, pokażę póki wszystko, postaram się pokazać. Przejdziemy sobie tam do tyłu. Tutaj jeszcze mogę pokazać. Kosiarkę. BL Roll. 179 i data produkcji 2012, masa 350. Ogółem kosiarka raczej nie była zakupiona w 2012, trochę później ona przestała. No i muszę powiedzieć, że za cudo to nie jest, nie polecam. Już został kupiony dolny cały talerz, bo po prostu zostało z niego, z tego talerza zostały same śruby. I tylko kawałeczek, reszta wszystko się rozstegotało. Kosiarka się strasznie tucze i po prostu osłona już jak widać jest poroztegotowana. To nawet nasza taka nie jest, no ale... No cóż, złomek. Tam jest rozrzutnik, ale tu nie będę chodził po podwórku, tylko przejdę dalsze maszyny. Poza. Już kosiarka nowa, ale już złom rozlatuje się. Tam później przejdę, pokażę, jak go owijają, robią kiszonkę. Tutaj z tyłu jest reszta maszyn. O, stoi 30. Ze zgrabiarką. Ciekawe, czy ma tabliczkę chociaż. Nasza miała. Ale ta raczej chyba nie ma. Nie. Raczej tabliczki z budową w ogóle tego nie ma. A tutaj jest kopiarka. Cyklop czeski, chyba Nuin. Raczej się nie mylę. Też nie za ciekawy cyklop, bo na kołach strasznie dużych to obalał się. No. Nie było za ciekawie. No, header do kukurydzy. Tutaj kultywator. Opryskiwacz, pług. No i tam jeszcze brony. No wiadomo, ciekawości to tu nie ma. Trochę dziadostwa jest, no ale co. W końcu nie nasze. No i brony nowe. Nowe, ale w krzakach stoi. To ją pom Augustów. Tak. Symbol U348/1, rok produkcji 2014, masa 530 kg, numer fabryczny 4362, Made in Poland. Augusty, no, pom Augustów brony, ZOM 20. No szkoda, że nie z ramem dookoła i nutura, niby takie eleganckie, a to... No, tak się to prezentuje, no.
Chociaż ja bym wolał z ramem do oka, żeby to jakiś docisnąć na cięgle i w ogóle. Podjedziemy sobie, zobaczymy co tam oni robią. Odepnę 30, podjadę, zobaczę. Zobaczmy czy odpali. Palec zarąbisty. Ciekawe miasto. Mamy jeszcze zatora. Co tam, Marku? Co? Jak koń. A jak mam rzeć? Jak kobyła? Na pewno kłębki. No. Nagrywasz mnie teraz. No nagrywam, a co mam robić? No. Tak jak oprowadzanie po gospodarstwie. Róbka chłopaki. Jest to ZR8045. Zowiarko Maltro. Uśmiech! A daj spokój! Co? Muszę mnie do więzienia wsadzą, wkurzył się. Zabił się? No. A my co, nie ma ta co robić? No nie wiem, jak to takie... No, macho. No, kulturysta. No. Go, włos, go. I zawsze. No. Może jako wyrwie, nie? No. Marek, nie wiesz, rzuciłem se 30. Nie chciało mi się już na nogach iść. No, starość nie nawet. Tego łokcia. Patrz to. Nie to zrobiłem tym. Umysłowo. Umysłem. Mam silną wolę. Chyba strachu. No, tak jest kitowo. Nie. No nic za to łaba, to w te strony. Musi się stary. To ten to zrobić. Nie chcę to mówić. Ale jest za stary. Nie. Stary jest chłopa taki głupi. Człowiek, co ty mówisz? Wziąłbyś się do roboty. Co się zrobiło? Nie wiesz jak myśli o babach, bo przyjechali miasto i tylko zaczęła wyśmiać. Nie go drzewa. Mam nadzieję, że pan Rysiu nie obsługuje YouTube. Co? YouTube. Co to mówi? Widzę, kurde! Się ty? Ryszard. 30 ci nie będzie na chwilowo przeszkadzał, później ją wezmę. Marku, to jest zwykła 30, nie? Tak, to chyba. Zwykła i nie może być. Nie wiem, bo myślałem, że to może coś się z nią. Ręki? No. Nie, nie. Nie, czy cokolwiek, nie? A rocznik, który to jest? 82. Ale i tak ładnie zachowana. 37 lat. No. Nie. Marek, ty nie myślisz. 35. No.
I ile już pochodziła, nie? Tyle to u nas jest robione, to nie wiem. Które by jest wyceny na etapu. No to Marek, zaprezentowałem widzom twoje gospodarstwo. No tak nie. Tylko po części, tylko maszynę. Nie, no pierdolisz od nosy, człowieku. A nie kradną! Wiesz, za czego to już trzeba... Uciekać z domu, nie? Mafia. Ja, mafię wezwą i maszyny pozabierają. Ajś ugnoił tę 80-tkę, jak ci nie wstyd? Jeśli ją w chlebie trzymał... Ty skór! Zresztą ją znowu umyć kiedy. Co, 8-tkę? No ja bym umył, jak będzie drugi potem. No to po co ją myć? Marek, co zrobić 30? Wjechać tam, czy widzisz do garażu, koło przyczepy. Znaczy się przyczepą wjedzie. No to niech stoi. Nałoży się do przyczepy, to się wjedzie. No. Ile jakieś coś, to już sobie całe ręce. Jakieś skąpinało, tak? Jestem ładny, to wszystko grało. Gra i huczy, ja wyjdę z tego, jak się była. Gra, buczy i huczy. Tam jest tornado. A to wiesz, bo wybiło się tam, jak nie ma tu. Trochę coś dokupić, żeby sobie pomóc. Tak, pan jest tego lepiej. Kudę do kasa, jest wszystko grało, ale... Wiesz, jak ktoś do połowy wkładał.